przepełnione przychodnie i oddziały pediatryczne. Grypa nie odpuszcza, a na dodatek w niektórych placówkach brakuje lekarzy. W Cieszynie braki kadrowe spowodowały zamknięcie oddziału pediatrycznego, a rodzice z dziećmi odsyłani są do okolicznych miejscowości. Oddział pediatryczny czasowo w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 zaprzestaje udzielania świadczeń zdrowotnych. Najbliższe ośrodki realizujące świadczenia ze zakresu pediatrii to Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach przy Szpitalu Miejskim w Żorach. Czytamy w oświadczeniu wydanym przez szpital. To bardzo duży problem, bo dziś w Polsce zajętych jest 9 tysięcy łóżek pediatrycznych na 14 tysięcy dostępnych we wszystkich szpitalach. I choć lekarze przyznają, że okres świąteczny nieco spowolnił rozwój zachorowań, to sytuacja w województwie śląskim trudna jest od kilku tygodni. I tak na przykład w szpitalu miejskim w Tychach tylko w grudniu małych pacjentów było ponad stan. Wróciły te problemy infekcyjne, których nie było w okresie pandemii, czyli głównie RSV, głównie wirusy grypy, cały czas wirusy dotyczące również przewodu pokarmowego, ale największy problem w tej chwili to wirusy, te, które dają nam infekcje dolnych dróg oddechowych, czyli zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, kiedy małe dzieci chorują z dużą dusznością, no, z stanami takimi zagrożenia bezpośrednio zdrowia, nawet czasem życia, wymagają często również nawet hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii. Zdarza się również, że dzieci zakażone są kilkoma wirusami jednocześnie albo z jednej choroby przechodzą w drugą. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i trudno jednoznacznie stwierdzić, kiedy faktycznie nastąpi szczyt zachorowań. Poświąteczny spadek zachorowań zauważają również nauczyciele w szkołach, choć i tam absencja uczniów jest zauważalna. Mamy obecnych 83% uczniów, także frekwencja jest dosyć dobra. No, najgorsza sytuacja występuje w klasach pierwszych, tam gdzie uczniów jest nieobecnych około 6-7. Natomiast w pozostałych klasach, no powiedzmy, jest taka w normie, jest troszeczkę zawyżona, ale na razie nic nie wskazuje na jakiś taki stan epidemiczny. Bo to właśnie szkoły i przedszkola są tym miejscem, w których najczęściej dochodzi do zakażeń. Jak przed świętami informował katowicki sanepid, to nawet 40 tysięcy zachorowań w ciągu tygodnia. Danych noworocznych jeszcze nie opublikowano. W związku z rosnącą od kilku tygodni liczbą zachorowań, głównie wśród dzieci i młodzieży, prawdziwe oblężenie przeżywają nie tylko szpitalne oddziały i przychodnie, ale również apteki. Pacjenci masowo kupują leki o działaniu przeciwwirusowym, a także testy, z dostępnością których chwilami może być problem, bo brakuje ich w hurtowniach. Śląska Izba Aptekarska poinformowała jednak w poniedziałek, że magazyny zostaną uzupełnione w ciągu kilku najbliższych dni. To są leki, które powinno się przyjmować po konsultacji z lekarzem. W związku z tym musimy zwrócić uwagę na to, że leki z grupy leków przeciwwirusowych stosujemy przeważnie po jakiejś diagnostyce i tu widzimy w tej chwili duże zainteresowanie testami diagnostycznymi typu COMBO, czyli to są takie testy, które pomagają nam w diagnostyce i oznaczeniu typu wirusa, czyli to, co wspomniałem na początku, czy to jest wirus grypy typu A lub B, wirus RSV czy wirus SARS-CoV-2 wywołujący COVID-19. Testy dostępne są w aptece bez recepty, jeśli oczywiście w ogóle można je w danej chwili dostać. Taki zrobiony samodzielnie test może pomóc lekarzowi w zdiagnozowaniu chorego i dobraniu leków. Jak podkreślają lekarze, duża liczba zachorowań wciąż wynika z braku profilaktyki, jak na przykład szczepień przeciwko grypie. Skończyła się istotna rządowa tarcza antyinflacyjna. Obniżenie podatku VAT i akcyzy na różnego rodzaju paliwa było reakcją na wojnę, która wybuchła za naszą wschodnią granicą i która przyniosła drastyczny wzrost cen gazu, energii i ropy. Wtedy rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydował o tym, aby wprowadzić zerową stawkę VAT na podstawowe produkty spożywcze, na gaz ziemny, obniżony VAT na gaz ziemny, na energię elektryczną, na ciepło systemowe, na paliwa silnikowe. Jednak od 1 stycznia stawki podatków wróciły do tych sprzed wprowadzenia tarczy. Mimo to na stacjach paliw tego nie widać. Orlen nie podniósł cen, bo rynek działał na korzyść państwowej spółki. Wpłynął na to m.in. spadek ceny ropy i kursu dolara. Jeszcze jest trzeci składnik taki, który jest w Polsce ważny, czyli cena ropy rosyjskiej. I wszystkie te czynniki w ostatnich dwóch miesiącach bardzo korzystnie działały
na rzecz Orlenu. To znaczy, jeżeli porównamy cenę na przykład ropy naftowej, to ona była tam $15 wyższa te dwa miesiące temu. To oznacza, że Orlen już wcześniej mógł proponować swoim klientom niższą cenę za litr paliwa, ale utrzymywał wysoką marżę. Mówiąc wprost, dużo zarabiał. Spółka odpowiada, że takie działanie jest zgodne z polityką PKN Orlen. Powrót 1 stycznia 2023 roku stawki VAT do 23% oraz wzrost stawki akcyzy Orlen przełożył na swoje ceny hurtowe, aby tak gwałtowna zmiana cen detalicznych nie uderzyła z dnia na dzień klientów. Jednak specjaliści nie mają wątpliwości, że powrót stawek VAT do wysokości sprzed wprowadzenia rządowej tarczy prędzej czy później wpłynie na wydatki Polaków. To jest kwestia tylko czasu. Krótszy bądź dłuższy moment, ale na pewno musimy się spodziewać podwyżki cen. Tak jak powiedziałam, jest problem z finansami publicznymi, budżet musi się spiąć. Pierwszy kwartał zawsze jest takim ciężkim kwartałem dla nowego roku budżetowego, podatkowego. No a do tego mamy, tak jak powiedziałam, wybory, które zawsze generują jakieś prezenty dla nas, więc kto wie, może to jest jeden z tych prezentów ekonomicznych. Wprawdzie ceny gazu i prądu zostały zamrożone na 2023 rok na poziomie tych z 2022. To i tak z powodu wyższego VAT-u i akcyzy zapłacimy więcej. Wiosna w środku zimy, a przynajmniej takie wrażenie można odnieść od początku 2023 roku, bo termometry w niemal całym kraju pokazują rekordowo wysokie, jak na tę porę roku, temperatury. No na pewno bardzo ciepło, właśnie idziemy z koleżanką i troszkę nam za gorąco. Idealna pogoda na spacer. Na spacer, tak. No dzisiaj super jest, no. Piękna wiosna tej zimy. Pobiegać, trochę zdrowia zaczerpnąć, wszystko. Trochę za ciepło jak na styczeń, ale co zrobić, no może się jeszcze zima wróci. Jest pan zaskoczony, że aż tyle stopni na plusie? Trochę tak. Tak nie pamiętam nigdy. Tam kilka dni, no, ale tak ciepło się nie pamiętam, no. Przynajmniej ją, bo starszy to. Idealna pogoda na spacer. No idealnie. Widzi pan, bez czapeczki. Dla przykładu, 1 stycznia w Warszawie termometry wskazywały 19 stopni Celsjusza, w Katowicach 16, a w Chorzowie 15 stopni. To rekordowe temperatury dla tego miesiąca w całej historii pomiarów. Trudno przewidywać, czy prawdziwa zima jeszcze wróci, ale jedno jest pewne. W najbliższych dniach już tak ciepło nie będzie. Kolejne dni będą już chłodniejsze, aczkolwiek nadal dość ciepłe jak na tę porę roku. Być może w drugiej połowie tygodnia, w weekend, będzie na tyle silne ochłodzenie, że do części Polski wróci zima. Na pewno do północno-wschodniej części Polski wróci mrudy śnieg. Czy do województwa śląskiego dotrze to ochłodzenie? Tego jeszcze nie jesteśmy w 100% pewni. Taka zmiana pogody może nieco niepokoić właścicieli ogrodów. W krótkotrwałej perspektywie obawiać się jednak nie ma czego, ale gdyby wiosna zimą potrwała dłużej, to mogą pojawić się problemy. To nie jest normalne, że w momencie, gdy w Katowicach czy w Warszawie jest plus 15, na Florydzie pada śnieg w Stanach Zjednoczonych. Zatem mamy do czynienia z globalnym rozchwianiem klimatu i jak świat światem przyroda z takimi zmianami, no jakoś sobie radziła, w końcu mamy przemiany ewolucyjne obserwowane nie tylko w skali gatunków, ale i ekosystemów w skali czasu geologicznego. Tylko jakoś tak dziwnie się trafia, że coraz więcej mamy dowodów o upadkach lokalnych wielkich cywilizacji, które to cywilizacje nie przetrwały zmian klimatu. Ale pogoda jest przewrotna, co nieraz udowadniała. Choć na razie nic na to nie wskazuje, może się okazać, że zima wróci na wiosnę. Plan budowy sieci szybkich dróg rowerowych w metropolii staje się coraz bardziej realny. Tędy przez Będzin kiedyś przebiegała linia kolejowa w kierunku Czeladzi i Sosnowca, a w przyszłości mają jeździć rowerzyści. Ten przejazd miał zostać zasypany. Nadawał się do rozbiórki. No i musieliśmy tę rozbiórkę wykonać i w miejsce byłego obiektu mieliśmy odtworzyć nawierzchnię jezdni. Ale ponieważ były ogólne plany budowy ścieżek rowerowych w okolicach łączących Będzin z Czeladzią, postanowiliśmy w projekcie ująć przejazd rowerowy. Takich miejsc, gdzie nieużywane grunty można wykorzystać na rowerowe połączenie gmin, jest więcej. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ogłosiła przetarg na koncepcję techniczną 4 velostrad. Jedna z nich umożliwi szybki przejazd z Katowic do Sosnowca. Mówimy tutaj o przebiegu, który idzie właściwie równolegle do drogi ekspresowej 86. Przypomnijmy, 120 tysięcy pojazdów dziennie
najbardziej wypadkowa droga w Polsce, zdarzenia drogowe właściwie niemal codziennie, codzienny korek i w związku z tym odległość. Ta odległość między centrum Sosnowca a centrum Katowic to jest zaledwie 7 km. Koncepcja techniczna to dopiero pierwszy krok do budowy dróg. Trzeba najpierw sprawdzić, którędy dokładnie będzie można połączyć miasta. Dokumentacja techniczna ma nam powiedzieć o własnościach, o możliwościach wykupu. To, że metropolia chce poprowadzić welostrady na przykład tędy, nie oznacza jeszcze, że to się uda. Miasto będzie musiało dogadać się z właścicielem gruntu, który w dzielnicy Katowic-Burowcu chce budować mieszkania, co spotyka się ze sprzeciwem mieszkańców. Dopiero kiedy ta koncepcja zostanie przygotowana, no będziemy mogli rozpatrywać kwestie dotyczące dostępności gruntów, terenów w ramach tego, co ta koncepcja zakładała. Także na ten moment trudno jest mówić o jakimś konkretnym przebiegu. W przetargu są jeszcze dwa odcinki, Katowice-Mysłowice i Katowice-Tychy. Pod koniec tego roku okaże się, jak będą mogły zostać poprowadzone metropolitalne welostrady. Wystartował Ride Dakar. Duży sukces. Na pierwszym odcinku odniósł 18-letni Eryk Goczał z Energylandia Rally Team, który z pilotem Oriolem Meną wygrali w swojej kategorii SSV, czyli lekkich samochodów terenowych. 1 stycznia zawodnicy do pokonania mieli 367 km trudnej trasy. Nie mogłem być szczęśliwszy. Troszeczkę musieliśmy dzisiaj odpuszczać duże temperatury. Były ostre kamienie, ale naprawdę się cieszę, było pięknie i naprawdę dobrze się bawiliśmy. Bardzo dobrze spisał się także Michał Goczał, czyli stryj Eryka. Mimo problemów na trasie, wspólnie z pilotem Szymonem Gospodarczykiem zajęli 3. miejsce. Mieliśmy 4 kapcie, także... a 2 zapasy. No, także wyobraźcie sobie, jak to wyglądało, ale wszystko spoko. Auto mi trochę mi driftowało i to mnie trochę martwi. Ale już to z chłopakami przegadałem, także mam nadzieję, że coś zaradzimy. W rajdzie wystartował też Marek Goczał, to ojciec Eryka i brat Michała. 3. załoga Energylandia Rally Team zakończyła 1. odcinek na 7. miejscu. My mieliśmy troszeczkę dzisiaj, tak bym powiedział, nie farta, bo nie przebiliśmy koła, nie uderzyłem w żaden kamień, tylko kamień wpadł nam do środka, do felgi. Od środka uszkodził nam felgę, bo się dostał między zacisk a felgę i przetarł nam felgę. Po czym chcieliśmy go szybko zmienić, ale okazało się, że mamy uszkodzony podnośnik do samochodu i nie chciał podnieść samochodu. No i na szczęście zatrzymał się jeden z kierowców, pożyczył nam podnośnik. Szybko zmieniliśmy koło, pojechaliśmy dalej. Dziś załogi czeka kolejny etap. To odcinek specjalny, który ma długość 430 km. Rajd Dakar odbywa się w Arabii Saudyjskiej.